Ludzie chcą, żeby rzeczywiście im powiedzieć, co mam zrobić, bo zobaczcie, takie dwa ekstrema chyba gdzieś się dzieją w naszych czasach, że albo jest tak wielkie pragnienie takiej wolności w rozumieniu takiego wyzwolenia totalnego, że ja chcę robić, co chcę i kiedy chcę i jak chcę i nikt nie ma prawa mi nic powiedzieć, albo taki lęk przed właśnie podejmowaniem decyzji, przed odpowiedzialnością i lepiej, żeby ktoś mi powiedział. To tak naprawdę potem będzie na niego. To bardzo ułatwia. Zeszyty pełne miłości, odcinek 5. Ja nazywam się siostra Gaudia Skas, a ze mną dzisiaj jest szczególny gość. Siostra Ewangelista. Właśnie siostra Ewangelistę na dzisiaj zaprosiłam z taką nadzieją, że ten wątek, który nam się wyłania jako wątek przewodni z dzisiejszych fragmentów, właśnie siostra będzie potrafiła dobrze ze mną omówić. A dlaczego? To usłyszycie sami, wytrwajcie do komentarza i to się wszystko wyjaśni, dlaczego właśnie ta siostra na taki temat, a jaki to będzie temat, to też wytrzymajcie, zaraz się wszystko stanie jasne. A zanim wejdziemy w czytanie dzienniczka, to słowniczek. Kilka takich słów, które wam ułatwi rozumienie całości. Myślę, że jak usłyszycie, że siostra Faustyna pisze o częstych zmianach, możecie zadać sobie pytanie, o jakie zmiany jej chodzi. Zmianą nazywamy takie, jakby to powiedzieć, siostro Ewangelisto, przeniesienie z domu do domu. Tak. Tak, to takim językiem... Najprostszym i najpraktyczniejszym. Tak, po prostu wiecie, że mamy dużo klasztorów i żadna z nas nie jest w tym klasztorze w jednym czy w drugim na całe życie. Przynajmniej w naszym zgromadzeniu tak jest, że nie jesteśmy, nie składamy tego tak zwanego ślubu miejsca, że przystępujemy do jednego klasztoru i już w nim zostajemy do końca życia. Nie, my się przenosimy, podróżujemy w zależności od tego, jakie są potrzeby. I tą zmianę jednego klasztoru na drugi, przeprowadzkę nazywamy zmianą. Padnie też termin śluby wieczyste. Śluby wieczyste, śluby zakonne. Już była mowa o ślubach pierwszych, a teraz siostra Faustyna pisze o ślubach wieczystych. Śluby wieczyste, czyli takie, które się składa na całe życie. Po wielu latach formacji, takich przygotowań do właśnie tego momentu, składa się śluby na całe życie, tak oficjalnie w kościele, przy świadkach, Panu Bogu, mówi się już takie amen na zawsze, że to już jest ten etap rozeznania, powołania, że już się nie ma wątpliwości, już się wie, że tak, tego Pan Bóg chce i tak, ja tego też chcę, więc mówię amen na całe życie, tak jak małżonkowie sobie ślubują przed ołtarzem podczas zaślubin, sakramentu małżeństwa. Co prawda nasze śluby nie są sakramentem, ale tak są uroczystym wyznaniem przed Bogiem i ludźmi, że na amen, na zawsze chcemy być Jego na wyłączność. Myślę, że po takim wprowadzeniu możemy już czytać dzienniczek, tylko jeszcze poprośmy Ducha Świętego, żeby był z nami. Przyjdź Duchu Święty i pomagaj nam czytać ten dzienniczek z taką otwartością serca, z zaangażowaniem serca, ze zrozumieniem i z wyłapywaniem tych takich sygnałów Twoich, jakichś poruszeń, żebyśmy wiedzieli każdy z nas osobiście, co chcesz przekazać każdemu z nas konkretnie, osobiście do serca. Amen. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy. Numery od 34 do 38 i 40. Kiedy o tych niektórych rzeczach powiedziałam spowiednikowi, odpowiedział mi, że może to być prawdziwie od Boga, ale może być także i złudzeniem. A ponieważ miałam częste zmiany, więc nie miałam stałego spowiednika, co więcej, to miałam niepojętą trudność w wypowiedzeniu tych rzeczy. Modliłam się gorąco, aby mi Bóg dał tę wielką łaskę, to jest kierownika duszy. Jednak tę łaskę otrzymałam dopiero po ślubach wieczystych, kiedy przyjechałam do Wilna. To jest ksiądz Sopoćko. Dał mi Bóg go poznać wpierw wewnętrznie, nim przyjechałam do Wilna. O gdybym miała od początku kierownika duszy, to nie zmarnowałabym tyle łask Bożych.
Spowiednik wiele może duszy dopomóc, ale i wiele może zepsuć. O jak bardzo spowiednicy powinni uważać na działanie łaski Bożej w duszach swych penitentów. To rzecz wielkiej wagi. Po łaskach w duszy można poznać jej ścisły stosunek z Bogiem. W pewnej chwili zostałam wezwana na sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, jakim jest w męce. Po chwili znikły te rany, a pozostało tylko 5 w rękach, nogach i boku. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem. Co to za moment, kto go opisze, stanąć naprzeciw 3-krotnie świętemu. Zapytał mnie Jezus, kto ty jesteś? Odpowiedziałam, ja jestem sługą twoją, Panie. Jesteś winna jednego dnia ognia czyśćcowego. Natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czyśćcowego, ale Jezus powstrzymał mnie i rzekł, co chcesz, czy teraz cierpieć jeden dzień, czy przez krótki czas na ziemi? Odpowiedziałam, Jezu, chcę cierpieć w czyśćcu i chcę cierpieć na ziemi, chociażby do końca świata, największe męki. Jezus rzekł, wystarczy jedno. Zejdziesz na ziemię i cierpieć będziesz wiele, ale niedługo. I spełnisz wolę moją i życzenie moje, a dopomoże ci ją spełnić jeden wierny sługa mój. Teraz połóż głowę na piersiach moich, na sercu moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy. Wiedz o tym, że wiele cierpieć będziesz, ale niech cię to nie przeraża. Ja jestem z tobą. W krótkim czasie po tym wydarzeniu zapadłam na zdrowiu. Niedomagania fizyczne były szkołą cierpliwości dla mnie. Jezus tylko wie, ile wysiłków woli musiałam zrobić, żeby spełnić obowiązek. Jezus, chcąc oczyścić duszę, używa jakich zechce narzędzi. Dusza moja doznaje zupełnego opuszczenia od stworzeń. Nieraz najczystsza intencja na złą jest tłumaczona przez siostry. Cierpienie to jest bardzo bolesne, ale Bóg je dopuszcza i trzeba je przyjąć, bo przez to lepiej upodabniamy się do Jezusa. Jednego nie mogłam zrozumieć przez długi czas, to jest, że Jezus kazał mi o wszystkim mówić przełożonym, a przełożeni nie dowierzali słowom moim, ale okazywali mi litość, jakobym była w złudzeniu albo pod wpływem wyobraźni. Z tego powodu, że jestem w złudzeniu, postanowiłam unikać wewnętrznie Boga, lękając się złudzeń. Jednak łaska Boża ścigała mnie na każdym kroku. A w ten czas, kiedy się najmniej spodziewałam, Bóg przemawiał do mnie. W pewnej chwili, w czasie mszy świętej, czułam bliskość Boga w szczególniejszy sposób, pomimo bronienia się i odwracania od Boga. Dlatego uciekałam nieraz od Boga, bo nie chciałam być ofiarą złego ducha, jako mi nieraz mówiono, że nią jestem. A ta niepewność trwała czas dłuższy. W czasie mszy świętej przed Komunią Świętą było odnowienie ślubów. Kiedy wyszłyśmy z klęczników i zaczęłyśmy mówić formułę ślubów, nagle stanął Jezus obok mnie w szacie białej, przypasany pasem złotym i rzekł do mnie: udzielam ci wieczystej miłości, aby czystość twoja była nieskalana i na dowód, że nie będziesz nigdy doznawać pokus nieczystych.
Zdjął Jezus pas złoty z siebie i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń przeciwnych cnocie ani w sercu, ani w umyśle. Zrozumiałam później, że to jest jedna z największych łask, którą mi wyprosiła Najświętsza Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam ją przez wiele lat. Od tej pory większe mam nabożeństwo do Matki Bożej. Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością jesteś, Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię do serca mego. Na tym kończy się 40 numerek, 40 taki paragraf wyznaczony przez tych, którzy edytowali dzienniczek, żeby jakoś pomóc nam go czytać, tak? Ten 40 numerek kończy się taką wdzięcznością wobec Matki Bożej. Jestem ciekawa, czy słuchaliście tak uważnie, żeby wyłapać takie wątki główne z całości. Nie wiem, czy przyjęliście się najbardziej sądem Bożym i lęk was ogarnął, jak to będzie, że trzeba się z najdrobniejszych takich cieni jakoś opowiadać przed Panem Bogiem, potem tłumaczyć. To jest jeden z wątków, ale to jest tak naprawdę tylko jeden numerek o Sądzie Bożym. Natomiast jest główny motyw, który się wyłania z całości. Mam nadzieję, że już wyłapaliście. Siostra Ewangelista na pewno. No nie wiem, spróbujemy. Siostra Ewangelista. Już tłumaczę, dlaczego w ogóle Siostra Ewangelista dzisiaj z nami. Ten główny wątek, który się wyłania i powtarza w słowach wielu, dotyczy kierownictwa duchowego. Kierownik duchowy, kierownik duszy, spowiednik, wątpliwości różne, o których pisze Faustyna, jakieś złudzenia, których się obawia, że ona ulega jakimś wpływom złego ducha, albo wyobraźnia jej tutaj jakieś różne rzeczy podpowiada, to wcale nie jest od Boga. No dużo, dużo pytań i niemożność jakiegoś, no właśnie, dowiedzenia się, co jest prawdą, gdzie tu jest obiektywna rzeczywistość i za czym powinna iść. A więc potrzeba kierownictwa duchowego. Siostra Ewangelista w naszym zgromadzeniu pełni funkcję mistrzyni nowicjatu. Mistrzyni nowicjatu, czyli to jest taka siostra, która jest odpowiedzialna za formację sióstr w nowicjacie, sióstr, które przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów. Więc siostra ma dużo takich spotkań, które moglibyśmy nazwać kierownictwem duchowym, prawda? Tak. Bardzo dobra odpowiedź. Może niektórzy z naszych widzów nie wiedzą w ogóle, czym jest kierownictwo duchowe. Może od tego trzeba by było zacząć. Tak, i myślę, że warto sobie uściślić. Często słyszymy takie zdanie, mam kierownika duchowego albo szukam kierownika duchowego, ale co to jest, na czym to polega? Warto to najpierw sobie odróżnić od spowiedzi. Czyli spowiedź jest tą przestrzenią, w której ja spotykam się z Chrystusem sakramentalnie, wyznaję moje grzechy, On mi je przebacza i daje mi łaskę, dzięki której On mnie oczyszcza i ja mogę iść dalej na mojej drodze i pracować nad sobą, uświęcać się. Natomiast kierownik duchowy nie musi być związany ze spowiedzią. To może być osoba i spotkanie pozasakramentalne. Natomiast jest to relacja, w której razem odkrywamy działanie Ducha Świętego w mojej duszy konkretnie. Kierownik duchowy jest osobą, która pomaga mi rozeznać właśnie, tak jak siostro powiedziałaś, to, co się we mnie dzieje, bo we mnie dzieją się różne rzeczy na poziomie ludzkim, psychicznym, różne emocje, stany, pragnienia, marzenia, wyobrażenia, ale w tym wszystkim też przewija się łaska Boża i teraz, żeby odróżnić jedno od drugiego. Siostro, a tak praktycznie jak to wygląda? Myślę, że takie spotkanie, ono musi być mówione, że to nie jest tak, że przychodzę do jakiegoś kierownika duchowego i ja kompletnie nie wiem, co to za człowiek, spadł mi z nieba. Na pewno tak nie jest. To musi być osoba, którą też no, muszę poprosić o to kierownictwo. I trochę już znać. Trochę się rozeznać najlepiej.
No mogę też komuś zaufać, prawda? Jak ktoś mi poleci, że to jest jakiś dobry, Boży człowiek, idź tak, spróbuj i porozmawiaj. Ale muszę się wtedy z nim umówić i zazwyczaj to on mnie zaprasza gdzieś, więc ja już sobie nie organizuję tego miejsca, tylko idę gdzieś. Zazwyczaj to jest ksiądz, jakiś zakonnik. Jeżeli to jest osoba świecka, no to ona przyjmuje gdzieś. No i wtedy takie warunki, jakie są, to takie przyjmujemy, tak? No i ale... siostra zakonna, zapomniałaś o siostrze zakonnej. Może być siostra zakonna, oczywiście, i że osoba może konsekrowana. Być. Też może być. Tak. Praktycznie każdy może być, kto jakoś duchowo ma więcej doświadczenia, prawda? Tak, kto jest... i ma jakąś elementarną wiedzę, bo jest to też potrzebne. Z dziedziny duchowej. Tak. Rozwoju, relacji z Panem Bogiem. Tak, i dar w tym kierunku. O, no to trochę jednak jest tych wymagań. Jest. No cóż. To już nie jest byle co, to już idziemy, stawiamy poprzeczkę wyżej w kierownictwie duchowym, jeżeli na to się chcemy zdecydować. Tak. Tak, dlatego też wielu z was, którzy już podejmowali jakoś poszukiwania kierownika duchowego, wiecie, piszecie do nas też niejednokrotnie o tym, że no, ciężko jest znaleźć, że nie znajdujecie kierownika duchowego, nie wiecie gdzie szukać, że nie ma gdzieś w waszych okolicach kogoś takiego stosownego do pełnienia takiej roli w waszym życiu. No i co wtedy? Mhm. No, to jest duży temat i myślę, że warto, żebyśmy poszły sobie po kolei. To może zaczynając w ogóle od takiej decyzji w sobie, że tak, ja potrzebuję kierownika duchowego. Pytanie, czy ja rzeczywiście potrzebuję? Bo kierownik duchowy na drodze naszego uświęcenia nie jest konieczny. On jest pomocny, ale on nie jest konieczny. I jeżeli ja rozwijam się duchowo, korzystając z sakramentów, Eucharystia, spowiedź, jeżeli ja się modlę i widzę, że rozwijam się, to może ja niekoniecznie po prostu tego kierownika duchowego potrzebuję. Natomiast jeżeli napotykam na tej drodze jakieś trudności, coś przeżywam i tego nie rozumiem, potrzebuję kogoś się poradzić, no to wtedy rzeczywiście warto takiego kierownika duchowego poszukać. Tutaj powiedziałaś, że jeżeli widzę, że ja się rozwijam, prawda, to ja bym jeszcze dodała i inni, żeby inni też widzieli, że się rozwijam, bo może to tylko mi się wydaje, że się rozwijam i jestem na dobrej drodze. Jak nie mam potwierdzenia z zewnątrz, to też może być coś nie halo. Okay. Warto to skonfrontować, tak, tak, oczywiście. W każdym bądź razie, jeżeli już na to się decyduję, no to warto poradzić się kogoś, żeby ta osoba była sprawdzona. Nie jakaś tam bądź. Ten kierownik duchowy, osoba kierownika. Tak, żeby ona była może też jakoś znana w środowisku, żeby była osobą kompetentną, czyli żeby miała jakieś doświadczenie życia duchowego. No, byłoby dobrze, gdyby to był kapłan, zakonnik, czy siostra zakonna, czy osoba świecka, ale która już ma doświadczenie. Nie ktoś, kto nagle tutaj wypłynie i powie, no to ja będę teraz innym pomagać, innym i kierować. Posłyszałam o wielu takich sytuacjach, że nagle jakaś osoba chciała kierować innymi i to się po prostu źle kończyło. Tak, czyli musi to być osoba i jakoś kompetentna z doświadczeniem. Siostro, mam nadzieję, że cię nie wybijam z toku myśli, ale użyłaś tego sformułowania kierować innymi. No właśnie, bo samo słowo kierownik i teraz tutaj możemy ten czasownik kierować, użyć. To może wprowadzić ludzi na błędne rozumienie, czym jest kierownictwo duchowe, prawda? Mm-hmm. Wiesz, o co pytam, to już oddaję ci głos. Tak. Dobry kierownik duchowy nigdy nie powie, że kimś będzie kierować albo że kimś kieruje. Kompetentny kierownik duchowy nigdy tak nie powie. On powie, że on towarzyszy, że modli się za taką osobę, ale nigdy że nie słucha powie... słucha jej, tak. Tak. Spotyka się, słucham, ja słucham. Tak. Ale on nigdy nie powie, że kimś kieruje. Natomiast takie samozwańczy kierownicy, oni rzeczywiście mogą iść w takim kierunku i to trzeba sobie rozróżnić, tak? To o tym trzeba wiedzieć. Dobry kierownik duchowy nie będzie mówił, co mam robić. Szkoda. A tak by się chciało. Tak by się chciało. To jest takie pragnienie wielu osób, prawda? Żeby ktoś mi powiedział, co zrobić.
Tak, mam taką sytuację i niech mi teraz poradzi. Mm-hmm. Nie. Kierownik duchowy może pokazać jakąś większą przestrzeń danej sytuacji, poszerzyć trochę horyzont zobaczenia tego, natomiast on nie powie, co mam robić, a nie jak mam robić. Inicjatywa życia, kierowanie swoim życiem należy do mnie. Ja biorę odpowiedzialność za wszystkie moje decyzje, za to, co podejmę, czego nie podejmę i w jaki sposób żyję. Natomiast kierownik duchowy jest tylko osobą towarzyszącą. Tak, dlatego też często mówi się teraz, coraz częściej chyba, nie o kierownictwie duchowym, a o towarzyszeniu duchowym, bo to lepiej brzmi tak prawdziwiej, prawda? Że, jest że bardziej to oddaje, czytelne. Tak, oddaje bardziej istotę rzeczy. I może też dlatego, że rzeczywiście coraz częściej się spotykamy z tymi problemami, że ludzie chcą, żeby rzeczywiście im powiedzieć, co mam zrobić. Bo zobaczcie, takie dwa ekstrema chyba gdzieś się dzieją w naszych czasach, że albo jest tak wielkie pragnienie takiej wolności w rozumieniu takiego wyzwolenia totalnego, że ja chcę robić co chcę i kiedy chcę i jak chcę, jakby totalne takie spontan i nikt mi nic nie mówi, nie ma prawa mi nic powiedzieć, albo taki lęk przed właśnie podejmowaniem decyzji, przed odpowiedzialnością i lepiej, żeby ktoś mi powiedział. To tak naprawdę potem będzie na niego, nie? A to bardzo ułatwia. Bardzo to ułatwia podejmowanie decyzji, tak. Tak, no więc kierownik duchowy nie podejmuje takich decyzji, nie mówi co zrobić. To co mówiłaś też o tym, szukaniu kierownika duchowego, że nie każdy się nadaje, prawda, że to, że ktoś jest księdzem, to też jeszcze za mało. Tak. Że nie każdy ksiądz będzie dobrym kierownikiem duchowym. On wyspowiada, tak, ale już kierownictwo duchowe to niekoniecznie. Niekoniecznie. Tak, to już jest, że tak wyrażę, troszkę wyższa półka. Myślę, że to jest też tak dobrze ułożone, że młodych księży najczęściej wysyła się do katechezy, do pracy z młodzieżą, z dziećmi, po to, żeby kiedy już podejmują posługę kapłańską, żeby od początku uczyli się drugiego człowieka, jak on funkcjonuje, co się z nim dzieje, co przeżywa i w tym wszystkim, żeby też uczyli się Pana Boga, który jest obecny w realu życia każdego człowieka, w jego człowieczeństwie, w jego ludzkiej emocjonalności, w jego osobowości. I jest to rzeczywiście dobrze, jeżeli jest tak. No właśnie, bo potem ten ksiądz, powiedzmy ten przykład młodego księdza, który najpierw się otrzaska pomiędzy katechezą, tutaj z ministrantami, tu nie wiem, jakimiś kółka w szkole. Kółka w szkole, tu coś dla małżeństw może, albo nawet jakieś kółko różańcowe i wszystko po prostu, wszystkie rzeczywistości, gdzie jest człowiek. Tak jak fajnie powiedziałaś, że on się jakby uczy Boga w życiu tych ludzi, nie? Jakby dostrzegać Boga w życiu tych ludzi, prowadzenie Boże w życiu tych ludzi, bo istotą kierownictwa duchowego jest pomóc człowiekowi zobaczyć Boga w moim życiu i co ten Pan Bóg do mnie mówi i zrozumieć tą komunikację Boga ze mną i uczyć się odpowiedzi. Czy dobrze, czy tak byś też to nazwała, czy jakoś inaczej? Tak, z jednej strony jest to pomoc człowiekowi, żeby rozpoznawał obecność Boga w swoim życiu, ale z drugiej strony, żeby ten człowiek też szedł w kierunku Boga i świętości własnego życia. Tym jest kierownictwo. No właśnie, bo to nie zawsze... No jak, ja tak sobie myślę, że jak już ktoś przychodzi do kierownika duchowego, że chce w ogóle mieć jakieś kierownictwo, no to zakładamy, że ten ktoś chce świętości, chce dobrego życia, chce dojść do nieba, ale czasami jest taka niespójność jakaś, prawda, że z jednej strony i chce Boga, i chce nieba, i chce świętości, ale też bardzo chce mieć kogoś na boku, jakieś moje ukryte sprawy na boku, kilka takich spraw w strefie szarociemnej, ale też bardzo chce Pana Boga, aha. To może się dziać, nie? I to nie jest choroba psychiczna, o czym rozmawiamy, tylko walka, taka walka i walka duchowa i walka pomiędzy pragnieniami natury a pragnieniami ducha. Ja widzę to tak, że jeżeli ktoś rzeczywiście chce rozwijać się duchowo i
postępować w życiu duchowym, czyli w relacji z Bogiem, jeżeli to życie w nim wykiełkowało i ono chce rosnąć i ktoś chce wsparcia kierownika duchowego, to tam będą się działy rzeczy na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to będzie płaszczyzna ludzka, dlatego że ja z tym kierownikiem duchowym muszę spotkać się fizycznie, realnie, nie przez WhatsAppa, Skype'a czy cokolwiek innego, czy przez Zooma, ale najlepiej jest spotkać się fizycznie. Czyli ja w pierwszym rzędzie spotykam się z fizyczną osobą, muszę spojrzeć jej w oczy. I teraz zobaczcie, jak nie jest łatwo spojrzeć w oczy. Bliskim, kolegom, koleżankom, a tu kierownikowi duchowemu w cztery oczy w spotkaniu. Tak? Tak. Więc to się dzieje na poziomie ludzkim. Zobaczcie, ile już tutaj możemy mieć takiego ładunku emocjonalnego, oporów, lęków. Spotykam się i ja temu kierownikowi duchowemu muszę coś powiedzieć o sobie. Nie to, że on mi mówi, to ja przychodzę i to ja mówię, co się we mnie dzieje, co się dzieje, jakby sprawy wokół mnie, czym żyję, w jakim środowisku żyję, jak żyję duchowo, jak ja tego Pana Boga jakoś szukam, jak Go poznaję, jak ten Pan Bóg w moim życiu działa. Ja muszę to wypowiedzieć. I to jest też nie tylko z poziomu duchowego, ale to jest z poziomu ludzkiego. Ja muszę umieć siebie wypowiadać, muszę wyartykułować to, co jest ważne, co przeżywam, żeby tej osobie, która mnie słucha, pomóc rozeznać. On nie jest Duchem Świętym, kierownik duchowy. Chociaż ufamy, że pod wpływem Ducha Świętego działa. Tak. Ale to też ważne, żeby się modlić za kierowników duchowych. I jeżeli idziecie do kogoś na taką rozmowę, to omódlcie spotkanie. Nie? To jest ważne, żeby... Tak. Faustyna też to zawsze robiła, że się modliła, żeby ten kierownik duchowy miał światło i naprawdę potrafił rozeznać, co Pan Bóg chce do niej powiedzieć. Tak. No więc jest to płaszczyzna ludzka i ona dotyka też tej płaszczyzny duchowej. No idę do tego kierownika duchowego, więc ja muszę mieć jakąś relację do Boga, a najlepiej to już z Bogiem. Czyli tam już musi się coś dziać. Ja nie mogę pójść i czekać, aż kierownik duchowy będzie prowadził rozmowę, bo to jest moja rzecz. Tutaj to ja przyjmuję pewną inicjatywę. On jest tą osobą, która słucha i pomaga rozeznać. I jest to wymagające, bo ta relacja moja z Bogiem, ona musi już jakoś istnieć. Albo ja, albo jeżeli jestem u początku tej drogi i chcę, żeby ta relacja zaistniała i żeby On mnie w tym wsparł, ale to dzieje się we mnie, nie w kierowniku duchowym. Więc jest to coś już wymagającego. Jak siostro, mówiłaś o tym, że trzeba też się nauczyć opowiadać o swoim życiu wewnętrznym, to przypomniało mi się, my mamy takie wspólne, dobre wspomnienie. Tutaj chcę przywołać postać wspaniałego kierownika duchowego, postać, osobę, ojca Grzegorza Marciniaka, jezuity, który na pewnym etapie naszej drogi był też każdej z nas osobno kierownikiem duchowym i pewnie ciągle takim wzorem, do którego się odnosimy, myśląc o kierownictwie duchowym. Prawda? To jest taka ikona. Zawsze się będziemy do niego odnosić. Tak. Bardzo dużo każda z nas skorzystała z tego kierownictwa duchowego u ojca Grzegorza, który niestety, no tak, no bo jest po prostu już po drugiej stronie życia. Już 18 lat. To jest niewyobrażalne, tak. Ale cały czas jest. Cały czas jest. To jest kierownik duchowy. Że niby umarł, ale ciągle gada. Ciągle gada i ciągle te jego rady, jakieś ukierunkowania, a nade wszystko jego osoba jest żywo obecna, prawda? To jest, no to świadczy o wielkości człowieka i to o tym, że on był osobą na właściwym miejscu, prawda? Że no naprawdę wiedział, jak spełniać tą rolę i on właśnie powiedział mi, jak poszłam na pierwsze spotkanie do niego, jeszcze byłam dziewczyną przed wstąpieniem do zgromadzenia, on mi powiedział, że trzeba by się nauczyć opowiadać o tym życiu duchowym. I on wtedy mi dał do czytania Hansa Ursa von Balthasara. Już sama nazwa, trudno to wymówić, prawda? To jest świetny teolog, ale
pisze naprawdę, to jest z najwyższej półki to, co on pisze. I nie wiem nawet, co ja tam przeczytałam, ale posłusznie zaczęłam czytać. Wiarygodna jest tylko miłość. I do tej pory mam wielki sentyment do tej książki, chociaż nie wiem, czy czegokolwiek się z niej nauczyłam, ale ojciec Grzegorz powiedział, więc będę czytać. On od początku miał duży autorytet u mnie. To też jest to, że zobacz, nie, że mamy taki kryzys autorytetów. I może też dlatego wiele osób szuka kierowników duchowych, bo chciałoby mieć też jakiś autorytet w życiu po prostu. Kogoś, komu wiesz, że możesz jakoś zaufać, że on jest jakoś ekspertem w jakimś obszarze ważnym dla ciebie, duchowym. I że on wie, co mówi. I ja tak miałam z ojcem Grzegorzem. I ja czułam się taka mrówka i taki niemowlak. On mówi, naucz się z tej książki opowiadać o swoim życiu wewnętrznym. Dobrze, biorę. W ogóle, co to jest? Nie wiem, czytam, nie wiem. Ale jakoś krok po kroku uczył mnie też opowiadać o swoim życiu wewnętrznym. Zadawał mi dużo takich pomocniczych pytań. Pamiętam te początki. Od strony osoby, która korzysta z kierownictwa duchowego, nie jest wymagane posłuszeństwo kierownikowi. To ważne. Natomiast pewna uległość jego sugestiom już tak. Czyli ja nie mogę traktować kierownika duchowego sztywno, bo mi powiedział, to ja teraz muszę tak zrobić. Może mi coś sugerować, może mi coś zaproponować, ale ja muszę to w sobie zobaczyć, czy ja to wybiorę, czy nie. Bo to cały czas musi być moje, dlatego że to jest moja droga wewnętrzna, nie jego. I on może mnie naprowadzić, on może coś widzieć we mnie, może mi coś zaproponować, ale to ja muszę do tego dojrzeć. Siostra Faustyna miała dwóch takich kierowników duchowych, niezwykłych. Tym pierwszym, którego imię już padało na kartach dzienniczka, jest ksiądz Michał Sopoćko, a więc ksiądz diecezjalny i już teraz błogosławiony. A tym drugim jest ojciec Józef Andrasz, jezuita, na drodze do beatyfikacji. Bardzo ufamy, że do tej beatyfikacji dojdzie, gdyż jest też osobą niezwykłą i bardzo Bożą. I niektórzy tak mówią, że wystarczy już to, co jest w dzienniczku napisane, żeby go beatyfikować, bo takie dobre rzeczy o ojcu Andraszu pisze, no ale czekamy. Jest w drodze, czekamy, proces idzie swoim rytmem. No właśnie, siostra, ale zaglądając do dzienniczka, do tych fragmentów, gdzie Faustyna pisze o spowiedniku, o kierowniku duszy, tutaj ona pisze dużo o tym niemarnowaniu łask, zaznacza ten element, że gdybym miała kierunka duszy od początku, to nie marnowałabym tak wielu łask. I potrzebę kierownika też jakby argumentuje tutaj tym, że ona nie ma pewności, że ma wątpliwości, czy to, co doświadcza, jest od Pana Boga, że jej coś mówią, że to może być złudzenie. Ona nie chce działać pod wpływem złudzenia. Boi się, że padnie ofiarą złego ducha. Także no właśnie, w tych wszystkich kwestiach gdzieś szuka pomocy u kierownika duchowego. Tutaj u siostry Faustyny ten wątek związany z punktami, które siostra dzisiaj przeczytała, nasuwają mi się też takie rzeczy. Właśnie ona tutaj pisze, że w spotkaniu z jednym z kierowników duchowych on nie miał pewności, czy u niej to może być prawdziwe od Boga, ale może być także i złudzeniem. Ważna tutaj jest rzecz, kiedy korzystamy z posługi czy spowiednika, czy kierownika duchowego i chcemy coś w sobie rozeznać, to żeby to raczej nie były jednorazowe spotkania. Dlatego, że jeżeli coś się we mnie dzieje, mam jakieś w sobie wątpliwości i wskoczę, nie wiem, na Jasnej Górze, w Łagiewnikach, w Bazylice, gdziekolwiek w jakimś kościele, do księdza do spowiedzi jednorazowo, do księdza, który mnie nie zna i nie widzi pewnego odcinka jakiejś, przynajmniej mojej wewnętrznej drogi, to on może coś powiedzieć, co nie będzie do końca odpowiadało temu, co się we mnie dzieje. Więc tu jest ważna rzecz, że jeżeli ja decyduję się na poproszenie o pomoc kogoś, to raczej, żeby to nie było jedno spotkanie. Bo czasem te różne nasze wątpliwości, pytania, niepewności, one potrzebują dłuższego czasu, żeby zobaczyć, jak one
ewoluują, co się z nimi dzieje, czy one się zmieniają, czy się rozwijają, czy pojawiają się kolejne wątpliwości. I często na jednym spotkaniu nie da rady tego rozeznać. Tak. Jeżeli to są jakieś rzeczy duchowe. I siostra Faustyna rzeczywiście cierpiała, że tutaj w tym 34 numerze, że ona w tamtym czasie nie miała stałego spowiednika, to była dla niej trudność, bo nie miała tego dłuższego czasu kontaktu z kimś, kto wszedł bardziej w jej drogę wewnętrzną i pomógł rozeznać, czy to są jakieś jej wyobrażenia, pragnienia, marzenia, czy to jest rzeczywiście sprawa łaski Bożej i działania Ducha Świętego. Trzeba sobie po prostu dać czas, ale też zatrzymać się przy jednej osobie. I też swoiście dać jej szansę, prawda? Chyba, że od razu gdzieś ktoś wzbudzi w nas jakoś taki brak zaufania przy pierwszym spotkaniu. Coś będzie takiego, co ty będziesz odczuwać, że ja tej osobie nie mogę zaufać, nie czuję się bezpiecznie przy tej osobie. No to nie ma co iść na drugie spotkanie z tą osobą, ale jeżeli tam jest potencjał w tej osobie, nawet jeżeli do końca jej nie rozumiesz, tak jak żadna z nas nie rozumiała ojca Grzegorza na początku, ale widzisz tam mądrość Bożą i jakieś działanie łaski Bożej, że przychodzi jakieś światło już podczas pierwszego spotkania, to daj temu szansę i umów się jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Tak. I tu jest właśnie też ważne, tak jak siostra Faustyna pisze w kolejnym numerze, spowiednik może wiele duszy dopomóc, ale i wiele może zepsuć. Jak bardzo spowiednicy powinni uważać na działanie łaski Bożej w duszach swych penitentów. To jest rzecz wielkiej wagi i tutaj właśnie myślę o tym, że kiedy na kogoś chce się zdecydować, żeby rzeczywiście może, żeby ten spowiednik czy kierownik duchowy, żeby już miał pewne doświadczenie, żeby przede wszystkim był człowiekiem modlitwy, który ma własne też wewnętrzne doświadczenie i ono nie jest książkowe już, że ono jest już przeżyte przez niego, będzie to bardzo pomocne. Zdecydowanie. Ja nawet to ostatnio, wiecie, większość, znaczy może wielu z was wie o tym, że kilka ostatnich lat mieszkałam w Stanach, tam w naszym klasztorze i po powrocie, no właśnie długo dosyć szukałam kierownika duchowego i pamiętam, że takim dla mnie poruszeniem serca, które odebrałam jako znak od Pana Boga, było w momencie, kiedy zobaczyłam miłość pewnego kapłana do Boga. Zobaczyłam, w jaki sposób on się odnosi do Boga obecnego w Eucharystii i to było coś, co było dla mnie taką pieczęcią, takim potwierdzeniem. Aha, dobrze, jak on tak kocha Pana Boga, to ja chcę, żeby on mnie posłuchał i mi pomógł dojść do miłości większej. Mm-hmm. Tak, więc najpierw było poznanie kapłana, poznanie tak. osoby. Tutaj też w tym 36 numerze, on jest taki bardzo mocny. Aha, dobrze, że ty o tym mówisz, to powiedz to samo, ja już nie chcę. I on jest przepiękny. Ja przyznam, że ja bardzo go lubię. Siostra Faustyna ma taki moment, kiedy stanęła przed Panem sam na sam i ujrzała cały stan swojej duszy, tak jak Bóg na nią patrzy. Więc kochani, kierownictwo duchowe, spowiedź, to wszystko, co nam Kościół daje, ma nam pomóc przygotować się, żeby stanąć oko w oko przed swoim Panem i Zbawicielem. W takiej nagości właśnie. Tak. I temu służy też kierownictwo duchowe. Właśnie nie opowiadaniu o wszystkim i o niczym. To nie jest relacja koleżeńska, gdzie sobie siadamy przy herbacie i opowiadamy różne rzeczy. Rolą kierownictwa duchowego jest przygotować osobę na otwarcie się na przyjęcie Boga, na zbawienie, tak ostatecznie. Mm-hmm. I to dzieje się też przez pomoc osobie, żeby ona poznała też te łaski, które Pan Bóg daje, całe piękno stworzenia, ale też swoją grzeszność i swoje ograniczenia. To jest taki wątek może mniej przyjemny, natomiast on jest szalenie ważny i fundamentalny. Bo jeżeli ja nie poznam swojej grzeszności, swoich ograniczeń, no to tak naprawdę po co mi Jezus? Dla towarzystwa? Tak.
Tak, i właśnie zarówno przy spowiedzi, jak i przy kierownicy duchowym niesamowicie ważna jest szczerość i taka otwartość, że ja nie ukrywam, nie idę tam, żeby się pokazać z dobrej strony. Nie o to chodzi, żeby kierownik wystawił mi laurkę albo świadectwo z czerwonym paskiem, żeby mi pochwalił, jak ja się pięknie rozwijam, mam piękną relację z Panem Bogiem, tylko żeby mi pomógł wzrastać, więc ja muszę mieć tą odwagę i szczerość taką dziecięcą przed nim, żeby odsłaniać to, co jest też słabe. Nie, że tylko, bo to nie jest spowiedź, prawda, że tylko o tym, na tym się skupiamy, ale też... Też mam odwagę po prostu, tak jak mówisz, tutaj Faustyna stanęła przed Bogiem i zobaczyła jasno, jak Pan Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzała wszystko, co się Bogu nie podoba. Nawet drobne rzeczy. Ale ciekawe, bo zobaczcie, że ona nie chciała uciekać od tego spojrzenia. Bóg zobaczył jej całe piękno i całą jej grzeszność i to nie sprawiło, że ona się skurczyła. Wręcz przeciwnie, i to mi się bardzo podoba, jak Jezus jej powiedział, co chcesz, czy teraz cierpieć jeden dzień w czyśćcu, czy przez krótki czas na ziemi. Jezu, chcę tego i tego. To jest miłość. I te fragmenty właśnie z dzienniczka, którymi dzisiaj się zajmujemy, one pokazują, jak wielka jest jej miłość, jak ona bardzo musiała osobiście dotknąć Jezusa, jak ona go kochała taką czystą miłością, jak bardzo chciała się w niego przemienić, ile w niej było zapału, takiej gorliwości. I teraz zobaczcie, jak spojrzymy na ten ostatni dzisiejszy numer, 40, jak Jezus odpowiedział na tą jej miłość, na to jej pragnienie. Kiedy sam osobiście stanął przy niej, przepasał jej biodra złotym pasem i rzekł, udzielam ci wieczystej miłości, aby czystość twoja była nieskalana i na dowód, że nie będziesz nigdy doznawać pokus nieczystych. To było głębokie pragnienie jej serca i zobaczcie, że Jezus to spełnia. I to jest cudowne, że my możemy nosić różne pragnienia w sobie, różne trudności, różne zmagania. Może mi coś nie wychodzić. Ja cały czas się staram, ale mi się nie udaje. Chodzę do tej spowiedzi, chodzę do tego kierownika duchowego i różnie to bywa, ale przyjdzie taki moment, że Jezus da ci tą łaskę i ona będzie. Tak, czyli ważna jest bardzo wytrwałość, prawda? Taka cierpliwość wobec samego siebie, wytrwałość, że ja, okej, nie wychodzi, nie wychodzi, ale ja pójdę jeszcze raz do tego kierownika duchowego i coś, znowu mu o tym samym powiem, znowu mu o tym samym powiem. I co, mam się przyznać, że znowu tam nie wprowadziłem czegoś w praktykę życia i tak, masz się przyznać, że znowu nie wprowadziłeś tego w praktykę życia. Nawet samo to, nawet jeżeli kierownik by nie dał jakiejś ekstra rady, ale sam fakt, że ty to wypowiesz po raz kolejny, to naprawdę działa i jako mobilizacja wielka, i jako jakieś oczyszczenie. I niejednokrotnie przychodzi jakieś światło, które ty sam dostajesz przez samo wypowiedzenie. Wiele rzeczy, nie wiem, czy chyba też masz takie doświadczenie w kierownicy duchowym, bo ja tu nie jestem żaden ewenement, że niejednokrotnie po prostu ty coś mówisz i zaraz masz tutaj jakiś lumen. Nie dlatego, że kierownik coś powiedział, że coś się wydarzyło, ale że ty sama siebie usłyszałaś. No i łaska Boża zadziałała po prostu. I mało tego, jest pewną taką rzeczywistością, że rzeczy, które wypowiadamy, one ulegają jakiejś przemianie. Jest coś takiego i warto przypatrzyć się sobie, czy ja tak mam, bo można tak mieć, a tego nie widzieć. Nie? Że to, co wypowiadam, Pan Bóg naprawdę to bierze w swoje ręce i przemienia. Prawda. I to jest takie cudowne też, bo te nasze zmagania różne, to, że nam się raz uda, 10 razy nam się nie uda, to naprawdę nie jest najistotniejsze. Ważne jest to, co mnie pcha do tej pracy i że mnie pcha do tej pracy, że ja chcę coś zmienić, czy mi się to udaje, czy mi się nie udaje. Co siostra Faustyna napisała dalej? Zrozumiałam później, że to jest jedna z największych łask, którą mi wyprosiła Najświętsza Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam ją przez wiele lat. I rzeczywiście jest coś takiego. Osobiście też doświadczyłam, że wiele lat o coś prosiłam, czegoś bardzo pragnęłam i w jednym momencie przyszło, po wielu, wielu latach. Na przygodę z Bogiem, na to życie z Bogiem naprawdę musimy sobie tutaj dać czas całego życia. To nie jest przygoda jednodniowa, na jeden rok.
Kiedy wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, to musimy sobie dać na to całe życie, bo przez całe życie On będzie dawał różne łaski i będą się różne cuda w cudzysłowie i naprawdę działy. I On naprawdę będzie nas zbawiał, ale musimy mieć do tego cierpliwość. I też przestrzeżenie takie, żebyście się nie porównywali ani do siostry Faustyny, ani do żadnego innego świętego, ani nawet do waszej koleżanki, przyjaciółki, sąsiadki, bo każdego Pan Bóg prowadzi inaczej. I naprawdę coś, co u kogoś może zająć bardzo mało czasu, u ciebie zajmie więcej czasu, a dlatego, że ta droga ci jest potrzebna. Że Pan Bóg na etapie tej drogi będzie jeszcze dużo robił w tobie i to jest ważna droga. Poza tym, no, nikt z nas nie wie, ile mamy czasu. Siostry Faustyny historia jest bardzo intensywna, bo ona umiera mając 33 lata. Bardzo młodo. I Pan Bóg z nią robi taki kurs przyspieszony. Natomiast dla wielu z nas ten kurs on może rozłożyć na 80 lat. To jest chyba taka średnia wieku, nie? 75-80. Tak. Więc... A kto wie, niektórzy żyją i ponad 100. Pozdrawiam naszą siostrę Franciszkę, która będzie miała niedługo setne urodziny. Tak. I świetnie się ma. Jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie też porusza u siostry Faustyny. Po tym, jak ona stanęła na Sądzie Bożym, Jezus jej powiedział, że właśnie o cierpieniu, że będziesz cierpieć albo ten jeden dzień w czyśćcu, albo wiele, ale krótko na ziemi. Więc Jezus mówi wprost o cierpieniu. I to jest nie byle co. I rzeczywiście my doświadczamy życiu cierpienia i warto by było, ale to już pewnie oddzielny odcinek i temat na cierpienie, odkryć, czym w rzeczywistości to cierpienie jest. Żebyśmy nie byli cierpiętnikami albo osobami, które usilnie usiłują to cierpienie ze swojego życia wyizolować. Ono jest szalenie ważne i ono jest do odkrycia. Natomiast jak odkryje się cierpienie, to już jest właśnie... Wartość cierpienia. Wartość cierpienia, tak. Ale właśnie kiedy odkryjemy wartość cierpienia i samo jego przeżywanie, oswojenie się z tym, to można zobaczyć to pięknie u świętych, co oni mówią o cierpieniu. Boże, daj mi cierpienie. Daj mi więcej tego cierpienia, ale nie ono jest dla nich ważne. Jest to pewna wewnętrzna droga, którą się przechodzi w relacji z Bogiem. Tam się coś odkrywa, tam jest coś ważnego. I co Jezus mówi do siostry Faustyny, zanim ją posyła na to cierpienie? Teraz połóż głowę na piersiach moich, na sercu moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, ani pomocy, ani pociechy. Wiedz o tym, że wiele, wiele będziesz cierpieć, ale niech cię to nie przeraża, ja jestem z tobą. I w kolejnych dwóch numerach siostra Faustyna zaraz opisuje, jakie to są cierpienia. W tym 37 opisuje niedomagania fizyczne. Ona się po prostu pochorowała. I to jest też dla nas ważny sygnał, że ja mogę cierpieć po prostu zwyczajnie tylko fizycznie. Ja mogę być chora. Ja mogę mieć jakąś niepełnosprawność. I to ma wartość przed Bogiem. I to do czegoś mnie wewnętrznie też doprowadza. Ona tutaj pisze o szkole cierpliwości. I dla Jezusa to też ma wartość. Nie tylko cierpienia duchowe, żebyśmy nie wpadali, że ja muszę mieć, jak jestem w relacji z Bogiem, tylko cierpienia duchowe. Nie, On może mnie przez zwykłe cierpienie fizyczne przeprowadzić i to będzie ważne dla mnie na mojej drodze zbawienia. I w kolejnym numerze ona pisze znowu o cierpieniu już duchowym. Opuszczenie od stworzeń. Czysta intencja jest tłumaczona na złom. Niedowierzanie. I jedno i drugie cierpienie ma wartość. Tam w tym cierpieniu coś się we mnie kształtuje, w tym przeżywaniu tych różnych trudnych sytuacji. Jest to do odkrycia, nie chcę już dalej tego ciągnąć. Tak, tak. To jest wątek, który wielokrotnie się będzie pojawiał w dzienniczku, więc będziemy coraz to nowe, na nowych poziomach go omawiać i rozumieć. Wiadomo, że Pan Bóg nie jest dawcą cierpienia, On nie chce cierpienia, ale cierpienie jakby weszło w ten świat jako konsekwencja grzechu. A więc skoro On pozwolił, dopuścił, żeby ono weszło, to znaczy, że On potrafi z tego zrobić większe dobro. I tak też robi, jeżeli tylko my chcemy z Nim współpracować i przeżywać to w duchu miłości,
i z nim przeżywać to cierpienie, to naprawdę się może to stawać przestrzenią i uświęcenia, i wzrastania we wszystkich możliwych cnotach i po prostu, że się będziemy rozwijać jako ludzie. Tak. Tak, chodzi o to, żeby nauczyć się i troszeczkę poznać to cierpienie, czym ono jest, bo ja mogę sobie sama generować moje cierpienie. To też. Ktoś może mi je sprawiać, albo po prostu Pan Bóg może mi je dopuścić. Tak czy tak, ono jest drogą właśnie do tego, o czym mówią te dzisiejsze numery, czyli do rozwoju duchowego, do rozwoju relacji z Bogiem. Jakiekolwiek to będą cierpienia, nie ono jest najważniejsze, ale to, co się dzieje we mnie, to, co ja przeżywam. To, co to cierpienie we mnie oczyszcza, uwypukla, pokazuje, uwydatnia, odkrywa. A ostatecznie ma mnie to podprowadzić przed oblicze Boga, przy którym ja zobaczę siebie już w prawdzie, w Jego spojrzeniu. Ostatecznym takim momentem będzie moje przejście do wieczności. Do tego się przygotowujemy przez całe życie, również przez kierownictwo duchowe. Tak jest, tak jest. Kochani, a więc tyle naszej rozkminy na temat kierownictwa duchowego i cóż, piszcie w komentarzach, jeżeli są jakieś pytania jeszcze. Wątek kierownika duchowego się będzie jeszcze powtarzał w dzienniczku Faustyny, więc jeżeli są tam kwestie dla Was niezrozumiałe, chcecie o coś dopytać, piszcie i my postaramy się to uwzględnić w kolejnych odcinkach po prostu, gdzie ten motyw będzie wracał. A tymczasem serdecznie Ci dziękuję, siostro, za to, że przyszłaś, że znalazłaś czas, że taką odwagę w sobie też znalazła, żeby przyjść jako pierwsza tutaj do naszego wybudowanego nowego studia na ten cykl, i gdzie każdy po prostu ma 5 centymetrów, żeby zaistnieć, żeby się zmieścić. Po prawej stronie tam siostra Maria dzielnie siedzi, nad dźwiękiem czuwa Marcin nad obrazem. 4 osoby wciśnięte w 3 metrach kwadratowych. Można? Można. To wszystko tylko muszą być Boży ludzie po prostu, żeby takie rzeczy się działy. I dzięki wielkie Wam. Dzięki wielkie też dla Dominiki i Krzysztofa, którzy stoją za dźwiękiem, za dobrym dźwiękiem tych podcastów, za muzyką, która nam towarzyszy. I co? I przede wszystkim, siostro, dzięki Tobie za Twój charyzmat, który masz. Bo gdyby nie ten charyzmat, to ja bym tu nie przyszła. Także dziękuję, że nas inspirujesz i to prowadzisz i wsłuchujesz się w Ducha Świętego, który Ci podpowiada, co zrobić. No bardzo ufam, że to jest od Niego. Kiedyś może Wam opowiem, jakie miałam przynaglenia, żeby ten podcast robić. Także ufajmy, że Pan Bóg tego chce, że On to prowadzi i o to się modlimy. I modlimy się za Was, Wy się módlcie za nas. Widzimy się w przyszłą niedzielę albo w środę. W środę też coś tam będzie, także szukajcie. Bądźcie z nami przez Facebook, przez Instagram i widzimy się w kolejną niedzielę. Niech Wam Bóg błogosławi. Ja zaufam Tobie. Święta siostra Faustyno. Módl się za nami. Amen. Do zobaczenia z Bogiem. Z Bogiem.